o Mozarcie wierszyk krótki, który tworzył piękne nutki. Bułka z masłem. Pierwsze dzieło, tak to wszystko się zaczęło. Kiedy Wolfi miał 5 latek. Niezły z niego był gagatek. Z ojcem wiele podróżował i w tym czasie nie próżnował. Komponował, grał na dworach, koncertował w różnych porach. Tym sposobem od małego robił wciąż coś ciekawego. Zachwyt budził wśród słuchaczy mały geniusz podczas pracy. Gdy dorosłe przyszły lata, kiedy zwiedził kawał świata, choć wciąż lubił podróżować, w Wiedniu zaczął urzędować. Tamże Mozart komponował, dawał lekcje i balował. Stworzył hity bardzo fajne. Marsz turecki, Eine kleine, dam, da, dam, da, 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 da. Wciąż pracował we dnie, w nocy, tak jak lubił, bez pomocy. Łatwiej było mu się skupić w publiczności, gust się wkupić. Pracą intensywną taką stworzył muzę. I to jaką? I symfonię, i koncerty, ronda, msze i serenady. Jednak tak jak on opery pisać nikt nie dawał rady. Tu zatrzymam się na chwilę, bo mi bliska forma ta. I choć chcę napisać wiele, to ten wierszyk jest za krótki na opery zawiłości, które mają różne skutki. Choćby w czarodziejskim flecie. Aria znana jest na świecie, chociaż nie jest wcale prosta. Mało kto jej łatwo sprosta. Postać, co ją wyśpiewuje, swoją córkę prześladuje, ciągle zniszczyć ją próbuje, a Tamino ją ratuje. Lecz nie tylko znany flet się spodobał ludziom wnet. Tak więc Figara wesele, Don Giovanni, przyjaciele wciąż ze znanym wszystkim bitem, w Wiedniu były wielkim hitem. Także dzisiaj w filharmonii każdy z swym biletem w dłoni siedzi i z uwagą słucha, bo on miły jest dla ucha. Mozart tworzył dla każdego. I małego, i dużego. Dla fryzjera i doktora. Przedszkolaka, profesora. Choć przeboje to sprzed wieków, chyba nie ma lepszych leków. Muza wpada i zostaje. Wciąż przemierza nowe kraje. W mig zyskuje fanów nowych, różnych wyznań. Kolorowych, bo jest wciąż uniwersalna, piękna i niepowtarzalna. Czasem smutek wnet zagłuszy, czasem nerwem ci ogłuszy, czasem bardzo mocno wzruszy, a więc łatwo wpaść po uszy. Hity znają wszyscy, ale na tym się nie kończy wcale. To jest muza grzechu warta. Poświęć chwilę na Mozarta. Także drogi czytelniku, który w necie wciąż surfujesz, jak Mozarta wygooglujesz, mówię ci, nie pożałujesz.